Ogrody zmysłów. Tak nazywa się jedna z części naszego ogrodu, w której szczególnie zachęcamy do tego, żeby się skupić na pewnych doświadczeniach sensorycznych. Natomiast dla zmysłów jest cały nasz ogród. W każdej jego części znajdziemy coś, co podziała jak nie na jeden, to na pewno na wszystkie zmysły. Kolory zachwycają, ale pierwsze, co tak naprawdę w tej okolicy uderza, to zapach. Pachnące są liczne azalie, pachnące są piwonie, pachnąca jest cała masa róż. Kiedy wdychamy zapach, tak naprawdę do naszego organizmu dostaje się pewna mieszanina związków chemicznych. Będzie to dotyczyło tak samo olejków eterycznych, chociażby drzew iglastych, które tutaj też przy azaliach i różanecznikach są. Te wszystkie substancje chemiczne w jakiś sposób działają na nasz organizm, a mamy podwójny zmysł chemiczny, węch i smak. Jeżeli nasz nos mówi, że dany zapach jest przyjemny, automatycznie zaczynamy głębiej oddychać, ale nie do końca. W pewnym momencie przedawkowujemy ten zapach, albo przestajemy go czuć, albo staje się trochę zbyt mocny. Wtedy na ogół odruchowo, instynktownie odsuwamy się od takiej rośliny i bardzo dobrze, bo to znaczy, że mózg przekazał do naszego ciała informację, że ciało zażyło wystarczającą ilość potrzebnej mu substancji. Jeśli czasami ktoś proponuje nam wąchanie jakiejś choćby najpiękniej pachnącej rośliny, a dla nas zapach jest zbyt duszący czy w jakiś sposób nieprzyjemny, to także postarajmy się grzecznie powiedzieć, że akurat dzisiaj nie i jednocześnie dla innych miejmy zrozumienie, że tego dnia ich ciała nie powinny zażywać właśnie przez wdychanie konkretnej substancji. To nie to, że ktoś nas nie lubi, czy że nie chce przyjąć od nas pachnącego kwiatka. To po prostu jego ciało mówi dzisiaj nie. Jutro może tak, może wtedy, kiedy ta osoba będzie zdrowsza, albo właśnie kiedy będzie potrzebowała dodatkowej porcji olejków eterycznych, wtedy skorzysta. Ogród smaków to oczywiście rośliny użytkowe, do których zaliczamy rośliny warzywne, zioła, no i oczywiście sady. Tutaj znajdujemy się w ogrodzie warzywnym, w którym mamy różnorodność smaków. Pierwszy smak to jest słodki, kwaśny, słony, no i oczywiście smak gorzki. Każda roślina zawiera wszystkie te smaki, zawiera związki mineralne. Jeżeli będzie zawierała większe ilości sodu i potasu, wtedy ona będzie słona. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny, które mają słodki smak, one wszystkie zawierają wielkie ilości cukrów, które nadają tej roślinie smak słodki. Smak gorzki wywołują garbniki, czyli związki, które po prostu wytwarzają goryczki. Na przykład jeżeli zjemy sobie liść musztardowca, czujemy ten smak goryczki. Smak to też kwiaty jadalne. Tutaj posiadamy przepiękną kolekcję kwiatów jadalnych, które możemy wykorzystać do spożycia. W każdym kwiecie zawarte są mniej więcej wszystkie składniki, które są też w roślinie. Tutaj mamy haberki, bratka. Oczywiście też mamy ogórecznika, który ma smak przypominający prawdziwego ogórka. Po drugiej stronie mamy przepiękną górkę, która powstała tylko z kwiatów jadalnych, czyli bylin i kwiatów jednorocznych. I tutaj mamy peonie, liliowce, floksy z wieloletnich, goździki, lawendę. No i mamy tutaj aksamitkę. Ta roślina zawiera właśnie smak goryczki. Trzeba też pamiętać, że niektóre rośliny sadownicze też mają kwiaty jadalne i w tym momencie możemy zjadać na przykład kwiaty jabłoni, wiśni, maliny, ale pamiętajmy, że albo chcemy mieć owoce piękne, albo po prostu zjadamy wtedy kwiat. No i najpopularniejszą rośliną, która najczęściej bywa na naszych talerzach, to oczywiście jest nasturcja. Oprócz tego, że ma jadalne liście, kwiaty, to też ma jadalne owocostany, które przypominają swoim kształtem i smakiem kapary. Kiedy patrzymy na rośliny, czasami to, co o nich wiemy, trochę nam przesłania widok. O kwiatach wiemy, że powinny mieć płatki, pręciki, słupek. Ale kiedy stajemy przy Dawidii, odkrywamy, że owszem, widzimy jakiś słupek, może nawet kulkę pręcików i tu już się pojawia sygnał alarmowy, dlaczego kulka,
I dlaczego dwa elementy białe, które nie bardzo wyglądają na płatki? Mamy tutaj do czynienia z kwiatostanem w kształcie główki, który składa się z bardzo wielu kwiatów pręcikowych. Mamy również pełen kwiat z słupkiem, czyli tą częścią żeńską i pręcikami oraz zamiast płatków dwa liście, które roślina sobie następnie wybiela i które służą za powabnie. A zgodnie z badaniami prowadzonymi na Dawidii w Chinach, ta dolna podsadka będzie służyła owadom przede wszystkim jako lądowisko, a ta górna jako parasol. Dawidia jest gatunkiem górskim, który bardzo często musi sobie radzić z deszczem. Jeżeli w kwiecie nie mamy płatków, parasol, ochrona przed deszczem na pewno się przyda. Czy jest to dzień słoneczny, czy odrobinę bardziej pochmurny? Pojawiają się dźwięki, śpiew ptaków, ale tu, gdzie kwitną kwiaty, gdzie właśnie rozkwitają zioła, słychać także brzęczenie owadów. Czasami zastanawiamy się, czy taki delikatny kwiat jest w stanie w ogóle utrzymać ciężar owada. I rzeczywiście lekki, taki ledwie samymi opuszkami dotyk naszym roślinom nie zaszkodzi. Czasami zostawią nam na palcach swoje olejki eteryczne, tak jak melisa czy rozmaryn tu przy ścieżce. Czasami po prostu wrażenie dotykowe. Jeżeli robimy to delikatnie, jak najbardziej można.